Witam was bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Minecraft Create Astral, w którym naszym zadaniem będzie podróż do gwiazd. Teraz jest dzień, to ich nie widać akurat. Gramy sobie na dużych biomach, dzięki czemu wymusi to na nas używanie transportów, w przypadku na przykład pociągu, i trochę trudniejszą eksplorację. W ogóle zrespiło nas na jakiejś kamiennej wyspie, więc musimy na pewno troszeczkę się tutaj przenieść, ale możemy też najpierw zajrzeć nasze questy. Pierwsza rzecz, crafting table, ale żeby to musimy dostać się do jakiegoś drzewa. Ja na tej parcie modów zdążyłem już trochę pograć i dotarłem do tak gdzieś połowy rozdziału drugiego, no ale właśnie postanowiłem rozpocząć od początku, przeżywając tą przygodę razem z wami i nagrywając całe to doświadczenie. Ogólnie ta paczka modów jest bardzo ładna dzięki budowanym shaderom. To naprawdę dużo ulepsza grę. Mogę je chyba wyłączyć jednym klawiszem i tak wygląda Minecraft bez tych shaderów. Dalej jest całkiem ładny, no ale jednak to oświetlenie robi robotę. Dobra, pierwsze drzewo za nami. To na początek musimy wziąć to na deski. Przyda się trochę patyków. I musimy zrobić nasz pierwszy pattern. Crafting table, jaki tutaj jest proponowany, to jest ten z moda Tinker's Contract. To akurat ta wersja z Minecrafta, tego moda jest na fabryku, dlatego Tinker's Contract nazywa się Hephaestus. Natomiast wiemy, o co chodzi. Aha, tu jednak potrzebuje logów. No nic, to wytnijmy jeszcze jedno drzewo. Pomysł na tę serię mam taki, że raczej będziemy z tego robić odcinki, w których no nie będzie takiego klasycznego, normalnego gameplayu. I raczej będę chciał wam pokazywać jakieś konkretne milestone'y, które robię. Dlatego też no, dużo część tego, co będę grał, nie będzie nagrywana. Ale myślę, że dzięki temu seria będzie ciekawsza. No, osoba, na której się wzoruję przy tworzeniu tej serii, to jest Zio. Zacząłem też oglądać sporo let's playów youtubera Mr. Burton, to jest angielski youtuber, i oni robią naprawdę ciekawe rzeczy, więc chciałbym się na nich powzorować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy nasz crafting table the Tinker's Construct. Teraz potrzebujemy 3 paterny, żeby ruszyć dalej z questem. To już je mamy. I tak, w tej wersji Minecrafta nie da się stworzyć normalnego drewnianego pickaxa. Jedyna opcja to jest poprzez ucięcie z Undeathed Alloy. Czyli da się go zrobić, bo jest używany w niektórych questach, w innych modach. Natomiast tak standardowo, żeby jego używać, to się nie da. No i paczka modów po prostu wymusza na nas tworzenie przedmiotów z Tinker Construct. I tym się teraz zajmiemy. Part Builder ma wyglądać tak. Ok, i Tinker Station. To już musimy postawić. Tyk, 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 tyk. Czytamy, czy te questy nie wchodzą automatycznie i trzeba dwa razy jak ktoś podnieść. No i to pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jakiś pierwszy tool part. Zacznijlibyśmy pewnie od pickhead, tool handle, tool binding. No i teraz musimy te sobie przedmioty włączyć. Raz. Mamy nasze pierwsze narzędzia. Mamy jakąś sałatkę i kolejne książki, które się przydadzą. No i co? Teraz musimy troszeczkę podbierać surowców, żeby ruszyć dalej. Ruszamy na eksplorację. Myślę, że znalazłem całkiem ładną okolicę, żeby się osiedlić. Mamy bardzo ładne górki wkoło. Wioskę villagersów całkiem obok. I tutaj, żeby trochę nie za bardzo się na początek wysilać, możemy przejąć ten budynek. Dostosujemy go do naszych wstępnych potrzeb. I z drugiej strony góry mamy kolejne właśnie. I tam jest jakiś villagersowy outpost. Też będzie to plądrować w niedalekiej przyszłości. No to co? Trzeba najpierw dostosować może tą hawirę do naszych potrzeb. Następnie przemontowaliśmy tutaj tą piwnicę, żeby była taka część pracownicza. Na parterze mamy część mieszkalną. Pada. To co, czas ruszyć dalej i zebrać jakieś pierwsze surowce. Thank you.
Wróciłem z mojej pierwszej wyprawy, gdzie udało mi się zdobyć trochę miedzi, trochę cyny, tak andezytu, pokonać swojego pierwszego szkieleta. Natomiast nie znalazłem żelaza, więc jeszcze będziemy musieli się po to wrócić. Ale póki co możemy już zbudować nasz pierwszy piec. Tak się robiło piec. I tu mamy nasz pierwszy piecyk. I możemy przepalić tą miedź, którą wykopaliśmy. Mówiłem, że na tej parce modu wymagane jest używanie przedmiotów Tinker Contract na początku. Możemy zrobić miedziany pickaxe z normalnych miedzianych sztabek, ale natomiast już żelazny pickaxe musimy zrobić z sheetów, których nie zrobimy, dopóki nie dotrzemy do pracy z moda Create. Weźmy sobie naszą nagrodę. No i teraz musimy jeszcze tylko znaleźć trochę gliny. Miedź i cynk mamy, musimy znaleźć jeszcze żelazo i będziemy mogli zakończyć nasz podstawowy, połowitny rozdział. Tutaj jeszcze sporo rzeczy jest po drodze, ale to będziemy mogli odkryć później. Najpierw będę chciał się skupić, żeby jak najszybciej przejść do następnego rozdziału. Postawię sobie ten drugi piec i niech tu się przepala nasza cyna. Zjedzmy naszą kanapkę. Dobrze było odzyskać jakąś kontrolę, żeby mieć więcej jedzenia i ruszyć na poszukiwanie żelaza. Kopniemy nasze dynie na kawałki. To będzie nasza obecna dieta, bo mamy dużo dyń w okolicy, to nie ma co, żeby się marnowały. I musimy znaleźć żelazo. Jedźmy gdzieś pod ziemię. Jest żelazo. Ok, wróciłem z wyprawy. Mamy już nasze żelazo. Mamy też pierwszą glinę. Potrzebujemy jej 4 kostki. I będziemy mogli zakończyć w ten sposób rozdział połowiczny. Tylko Tinker's Contract nie współgra z tym modem. Zakończyliśmy Essential Materials. To oznacza, że mamy pierwszy rozdział otwarty, The Undead World. Ja chciałem trochę zraszować właśnie ten połowitny rozdział, bo on jest taki dosyć podstawowy. Te resztę rzeczy jeszcze sobie na spokojnie przejrzymy. Pierwsze to chciałem też, żeby jak najszybciej dotrzeć do rozdziału pierwszego, The świata moda Create, skupionego na maszynach, industrializacji i automatyzacji, czyli to, co jest najważniejsze w tym modpacku. Ten rozdział wdroży nas do podstaw moda Create i nowych bloków dostępnych. W związku z zakresem moda Create, ten questbook nie pokryje wszystkiego, co możemy się o tym modzie dowiedzieć. Na szczęście większość tego będziemy mogli znaleźć w Create Screen, czyli to jest ten mod do przeglądania przedmiotów. I trzymając W będziemy mogli zobaczyć szczegółowy opis każdej mechaniki, jaką znajdziemy. Tak, na przykład jeżeli wpiszę sobie mill, to trzymając przycisk W będziemy mogli wejrzeć taki ponder index i on nam opisze wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, żeby używać tych przedmiotów. Ja moda Create już grałem, przeszedłem całą paczkę Create Above and Beyond, dlatego też wiele tej rzeczy robię automatycznie, ale postaram się też troszeczkę spowolnić, żeby wytłumaczyć, co się każdym mechanizmem dzieje. Jeżeli to dalej nie będzie wystarczające, możemy czuć się zobowiązani do przejrzenia wideo na YouTubie. Z każdym rozdziałem będziemy mieli coraz bardziej skomplikowane receptury i materiały, które będą podnosić nasze wyzwania. No i naszą nagrodą będzie podróż w kosmos. Możemy sobie to odznaczyć, przyjąć 300 punktów expa. I na tym zakończymy ten odcinek. Za dużo się tu jeszcze nie działo. Taki wstępny odcinek, w którym przeszliśmy przez rozdział połowiczny, jeszcze nie cały. Mamy tutaj odnogi związane z zaawansowanym budowaniem bloków, z winami i z piwami, to sobie też odkryjemy w którymś odcinku. Oraz nie ruszyliśmy w ogóle naszej ścieżki związanej z modem Farmer's Delight, który będziemy mogli zrobić bardziej zaawansowane żywności, bardziej zaawansowane jedzenia. No, najważniejsze to ruszyć jak najszybciej z modem Create, zdobyć ten Undead Alloy, bo to pozwoli nam automatyzować wszystko po kolei. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku.
a ja w międzyczasie na pewno się przygotuję tak, żeby w trakcie nagrywania odcinka nie musieć biegać po świecie, nie zbierać takich lotowych materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia.